kierunku, żeby pozbyć, bo życie tak wyglądać nie może. Dlaczego jest tak, jak jest? Z tej prostej przyczyny, że ludzie nie znają drogi wyjścia. Są przekonani, że wpadli w pułapkę, z której nie ma wyjścia. I dokładnie tak pracuje diabeł, żeby ludzie tak myśleli. Żeby byli przekonani, że z tej sytuacji, w której się znaleźli, nie ma wyjścia już. Koniec. Nic zrobić się nie da. Natomiast Biblia pokazuje drogę wyjścia. Ja tą drogę wyjścia przedstawię. Przeczytam jeden werset z Księgi Objawienia, z 3 rozdziału. 10 wers 3 rozdziału powiada. 10 wers 3 rozdziału powiada. Ponieważ zachowałem tutaj powiedziane, czyli że jeśli będę wierny mojemu Bogu, to choćby wszyscy zostali niewolnikami, choćby wszyscy zostali poddani sądowi, choćby wszyscy musieli cierpieć, to Biblia powiada do mnie, że ciebie zachowam, bo mi uwierzyłeś. I jeżeli ktoś stwierdzi, że to trzeba inaczej rozumieć, to niech sobie inaczej rozumie, jego problem. Teraz przejdziemy na grunt, który nas najbardziej interesuje, czyli grunt Kościoła. I niewątpliwie Piotr napisał swój drugi list do wierzących. Więc nie ma tutaj powodu, aby sądzić, że był. No i zaczyna ten list od takich oto słów. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele. To oczywiście nawiązuje do czasów, kiedy Izraelici żyli pod prawem i Bóg posyłał tam ciągle proroków. Niektórzy prorocy, o czym zresztą byli, fałszywymi prorokami. Po czym ich rozpoznawano? No, przede wszystkim popełniały, ale też i po tym, że ich proroctwa były z zupełnej opozycji. Przez wieki Bóg posyłał do swojego narodu. Więc można było łatwo rozpoznać te proroctwa. I teraz apostoł Piotr, nawiązując do tamtej sytuacji, powiada tak. Fałszywi nauczyciele. Skąd wiadomo, że są fałszywi? Jak ja to mam rozeznać? W tamtym czasie nie było czegoś takiego, co mam dzisiaj w ręku. Nauczyciela. Gdyby gnęli do Greki, to słowo, które u nas zostało przetłumaczone jako fałszywi, w Grece nowotestamentowej jest zapisane jako kłamliwi. Kłamliwi prorocy, kłamliwi nauczyciele. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kłamstwo to jest ten grzech, który pochodzi wprost od diabła. Więc jeżeli ktoś kłamie, to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jeżeli jesteście w jakimkolwiek kościele, gdzie praktykuje się proroctwo, tak, ja wierzę, że dar proroctwa nadal funkcjonuje, to czy weryfikujecie te proroctwa? To jest ważne. W jaki sposób weryfikuje się proroctwa dzisiaj? W prosty sposób. Kiedy jest proroctwo, to starsi, którzy to proroctwo usłyszeli, biorą je na tapetę, jak się to kolokwialnie mówi, i rozpoznają je. I oni decydują, czy ono jest prawdziwe, czy nie. Ale czym się kierują? Dokładnie tym samym, czym kierowali się kiedyś nauczyciele Izraela, kiedy pojawiali się kłamliwi prorocy. Czyli my dzisiaj, my starsi Kościoła, sprawdzamy to ze Słowem Bożym. Jeżeli tego nie ma w Słowie Bożym, jeżeli tego się nie da w żaden sposób wywieźć ze Słowa Bożego, to
zachodzi duże prawdopodobieństwo, że to proroctwo jest kłamliwe. Są to oczywiście proroctwa, które trudno w ten sposób zweryfikować. Na przykład swego czasu pewien znany pastor, jak przyszła ta śmieszna choroba, powiedział: ja wam mówię w autorytecie Ducha Świętego. Mam nadzieję, że on to ogląda i że się zawstydzi chociaż. W autorytecie Ducha Świętego wam to mówię, że to nie potrwa więcej jak 2 tygodnie. Okej. Przez 2 tygodnie się nic nie zmieniło. Nic się nie odezwał. A przez po kolejnych 2 tygodniach powiada: w autorytecie Ducha Świętego mówię wam, że to będzie trwało dłużej. Gdyby nie to, że to jest kłamstwo, to byłby kabaret. Świetne do kabaretu. A w ogóle polecam jakimś kabareciarzom, żeby tego użyli, bo to bardzo ciekawie brzmi. Więc jeśli się nie sprawdza, a proroctwo jest krótkoterminowe, to jest kłamca. I takiego kłamcę należy przymusić do pokuty, a jak nie chce pokutować, usunąć z kościoła, bo kłamcy nie mogą przebywać pośród ludu Bożego. Nisko się kłaniam pastorowi, który się okazał tutaj właśnie kłamcą. Pewnie niektórzy pamiętają mu te wypowiedzi, mam nadzieję przynajmniej. Kiedyś, wiele lat temu, zaproszono mnie na konferencję. Broniłem się rękami, nogami, bo wiedziałem, że chodzi o dziwne rzeczy. Ale w końcu uległem, pojechałem i nie wiem, czy żałowałem, czy nie. Bo padło proroctwo, a ja tych ludzi znałem osobiście, do których padło to proroctwo. Prorok powiedział: najpóźniej za rok będziecie bogatymi ludźmi, zrobicie fantastyczny interes. A ja do pastora, który mnie zaprosił, po tym wszystkim podszedłem i powiedziałem mu: słuchaj, będę cię pytał, czy ten biznes oni zrobili, bo ja jestem przekonany, że to było kłamstwo. No, nie, nie, to Boży człowiek, na pewno coś dobrego się zdarzy. I bardzo dokładnie, bo co kwartał dzwoniłem. Po 3 miesiącach, nie, nie, spokojnie, jeszcze nic. Po 5 roku już pewna nutka zniecierpliwienia była, kiedy odebrał telefon. Po 9 miesiącach już był zły na mnie, że ja w ogóle pamiętam. A po roku powiedział mi tak: no wiesz co, oni mają pieniądze, bo sprzedali właśnie mieszkanie. Taki to biznes wielki zrobili i takie to genialne proroctwo i taki cudowny obraz proroka się pojawił. To ja to wiedziałem rok wcześniej. Niestety. Dalej czytamy, że ci ludzie, ci kłamliwi nauczyciele, będą wprowadzać zgubne nauki i będą zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. Ci fałszywi, kłamliwi nauczyciele będą wprowadzać zgubne nauki. Właściwie to one, tam jest napisane, że to fałszywe nauki są. Czyli znowu mamy kłamstwo. I teraz pamiętajmy o wstępie, który był. To, co sprawia, że Kościół może ten czas przetrwać w miarę bezpiecznie, bo Bóg mu to bezpieczeństwo zapewni, to wierność Słowu Bożemu. Wierność Słowu Bożemu. Jeżeli więc pojawia się jakiś kłamliwy nauczyciel, który odprowadza ludzi od Słowa Bożego i wprowadza naukę polegającą na zapieraniu się Chrystusa, to on tych ludzi prowadzi na śmierć. On tych ludzi prowadzi na cierpienia. On tych ludzi prowadzi do upadku. Dlatego, że ci ludzie już nie trwają przy Słowie Bożym, ale trwają przy kłamliwej nauce. I ta kłamliwa nauka doprowadzi ich do strasznych problemów w ich życiu. Kiedy wszyscy wokół będą cierpieli, kiedy wszyscy wokół będą zniewalani, oni również będą zniewalani, ponieważ ci ludzie nie trwają przy Słowie Bożym. Słowo Boże, tak powiedział Chrystus, daje życie. Pan Jezus powiedział: moje słowo daje życie. Jeżeli Jego słowo daje życie,
A Jezus wyraźnie w Ewangelii, jak w Ewangelii powiedział, że żadne inne słowo życia nie daje, to to oznacza, że jeżeli to Jego słowo pozostawiamy, a wchodzimy w coś, co jest mieszanką Jego słowa i ludzkich nauk, no to wchodzimy na drogę śmierci. I wtedy to Jego słowo, które by nas chroniło, już nas nie chroni, bo myśmy spod tego słowa wyszli, uciekli spod tego słowa. Niestety to jest przykre, ale to jest prawdziwe. Dlatego jeżeli w jakimkolwiek kościele jesteś, nieważne w jakim, to powinieneś zadbać o swoje bezpieczeństwo. Czyli jeżeli coś do ciebie mówią, jeżeli czegoś od ciebie wymagają, jeżeli kierują do ciebie jakiekolwiek słowa, to zawsze powinieneś być pewien, że to, co mówią, mieści się w granicach Słowa Bożego. Jeśli tak nie jest, to albo powinieneś zwrócić uwagę tym ludziom, że oni kłamią, bo tego nie ma w Słowie Bożym, a jeśli nie chcą się wycofać z tego, to strzepnij pył ze swoich stóp i idź stamtąd. Chyba że chcesz dla towarzystwa trafić pod topór. Ale to już jest twój wybór i to już jest twoja decyzja, ponieważ zostałeś chociażby dzisiaj ostrzeżony. Trzeba było nie oglądać tego i nie słuchać. Tylko słowo Jezusa Chrystusa darzy życiem. Teraz oczywiście jest pytanie, jak to jest, że spośród wierzących wyjdą ludzie, którzy będą kłamstwa głosili. Jak to jest możliwe? Co to za ludzie? Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa składa się z ludzi narodzonych na nowo. Ludzie narodzeni na nowo nigdy czegoś takiego nie zrobią. Ale ludzie, którzy nawet ochrzcili się, czyli wcześniej również ci ludzie wyznali wiarę, ale nie doszli do nowego narodzenia w swoim życiu, to są ludzie, którzy nigdy nie powinni byli ani stawać za kazalnicą, ani głosić jakiekolwiek kazań, ani przewodzić kościołowi, ani nie powinni być używani w darze proroctwa, czyli wszędzie tam, gdzie pojawia się słowo wychodzące z ich ust, nigdy nie powinni byli stanąć. Dlatego, że tylko ludzie narodzeni na nowo, tak mówi słowo, to są ludzie, z których wylewa się Duch Święty. Duch Święty nie pozwoli na to, żeby w ustach tych ludzi pojawiły się kłamliwe nauki. Zresztą oni sami nie chcą tego, bo mają nową naturę, naturę Chrystusa. Ale ktoś, kto nie ma tej nowej natury, ktoś, kto nie narodził się na nowo, żyje w ciele. W najlepszym przypadku żyje w ciele. A więc głosi nauki według ciała. I co robi z ludźmi? Prowadzi ich na śmierć. Prowadzi ich na zniszczenia. Niestety, jeżeli tego nie weryfikujemy, no to mamy problem. No, dojdziemy do tego, co chciałem powiedzieć. Wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Czyli wielu ludzi będzie tych kłamców naśladować. Znajdą się tacy. List jest do kościoła. List jest do ludzi, którzy zgromadzali się w imieniu Jezusa. Zobaczcie, i o tych ludziach powiedziane jest, że oni pójdą za rozwiązłością. Że ci ludzie podeptają drogę prawdy. Podeptają drogę prawdy. Tak naprawdę ich droga będzie zaprzeczeniem tego wszystkiego, czego Chrystus nauczał. Ponieważ jeżeli w centrum nauczania każdego kościoła nie jest osoba Jezusa Chrystusa, nie jest dzieło Jezusa Chrystusa, czyli to dzieło łaski. Łaski, która sprawiła, że w ogóle mogłeś tutaj się pojawić. Łaski, która sprawiła, że w ogóle mogłeś się odezwać do Boga, ponieważ nikt z własnej inicjatywy Boga nie szuka. Tak mówili z do Rzymian, 3 rozdział 10-12.
Nikt z własnej inicjatywy Boga nie szuka. Jeśli więc zacząłeś szukać Boga, to masz od Ducha Świętego. Jeżeli w Kościele uczy się takich rzeczy, koncentrując uwagę ludzi na Chrystusie, koncentrując uwagę ludzi na łasce, pokazując ludziom, że gdyby nie Chrystus, to oni by niczym byli, byliby grzesznikami, zniewolonymi grzechem i niczego w swoim życiu by nie dokonali. Jeżeli tego się nie robi, a prowadzi się ludzi na jakieś dziwne manowce, wmawiając im, że są tymi, którymi nie są w ogóle, no to tych ludzi się wystawia na śmierć. No i na swego rodzaju też pośmiewisko, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ponieważ cały duchowy świat widzi, jak ci ludzie wręcz urągają Bogu, twierdząc to, czego Chrystus nigdy nie powiedział. Nigdy nie powiedział. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Nie rusza was to, bo to jest nieprawdopodobne. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Czyli, że można stać za kazalnicą i można zmyślać. Jeżeli jesteś w jakimś kościele, to skąd wiesz, że twój kaznodzieja nie zmyśla? Skąd wiesz, że on nie konfabuluje? Skąd wiesz, że on nie mówi kłamstw? No tylko jest jeden sposób weryfikacji. To. A jeżeli słyszysz rzeczy, które są niezgodne z tym, no to jest kłamca. To jest oszust. To jest ktoś, kto cię prowadzi na śmierć. Przecież to jest proste. Przecież tu nie trzeba być żadnym geniuszem, tu nie trzeba być żadnym teologiem, tu nie trzeba być człowiekiem, który ma szczególne umiejętności. Po prostu wystarczy znać Słowo Boże i czytać go, tak jak jest napisane. Jeden ze znanych na naszym terenie pastorów ośmielił się powiedzieć następującą rzecz. I wiecie co? Usłyszał od Kościoła amen na to. A teraz posłuchajcie, co powiedział. Gdyby apostoł Paweł żył dzisiaj, to nigdy nie pozwoliłby sobie na takie nauczanie, jakie zapisane jest w Biblii. Mało tego, on powiedział rzecz niezwykłą. Apostoł Paweł w ten sposób nauczając dzisiaj byłby określony jako Hitler. Apostoł Paweł był nietolerancyjny. I my nie możemy dzisiaj bezkrytycznie przyjmować jego nauczania. Gdybyście usłyszeli jego nazwisko, to wiem, że niektórzy by tu spadli z krzesła, bo go znają. Ale Kościół, w którym to wygłosił, powiedział amen. Amen. Pytanie, czy ci ludzie w ogóle jeszcze myślą? Bo ktoś, kto takie rzeczy mówi, nawet nie powinien być wyrzucony z kościoła, tylko ukamienowany na miejscu. O, to najprostsze rozwiązanie byłoby. Z chciwości będą was wykorzystywać. O jakiej chciwości mowa? Jak sięgniecie do Greki, zobaczycie, że tam jest napisane, że oni was przehandlują. Oni tych słuchaczy przehandlują. O co chodzi w handlu? W handlu zawsze chodzi o jedno. Wiecie, o co chodzi w handlu? Tylko o zysk. W handlu tylko chodzi o zysk, o nic więcej. Jeżeli ktoś twierdzi, że on się zajmuje handlem i on tak chce być dobry dla ludzi, to jest albo nienormalny, albo kłamie. A tak naprawdę kłamie. Więc jeżeli Biblia mówi o handlowaniu ludźmi, no to mówi o czym? Że ten, który to robi, oczekuje zysku. Zysku. Są takie miejsca w naszym kraju, całkiem niedaleko od naszego, gdzie kazanie może być o gruszce i pietruszce, kazanie może być o apostole Pawle, kazanie może być o śniegu i o lodzie, ale zawsze będzie na końcu o pieniądzach. Zawsze.
Najpierw się mówi słuchaczom, że są fantastyczni i że Bóg ma dla nich wspaniałe błogosławieństwo, a na końcu przecież nie możecie nie podzielić się tym, co macie. Im więcej dajecie, tym więcej otrzymujecie. To jest czysty handel. Jak ktoś mówi, że Żydzi są najlepszymi handlarzami, to się myli. Najlepszymi handlarzami są kaznodzieje, którzy nie wierzą Bogu. Potrafią od ludzi wyciągnąć nawet całe portfele. Żydzi tego nie robili, nie potrafią tego. Ale ci kaznodzieje potrafią. Niedawno bratanek Benny Hinna, można było obejrzeć to w internecie, na pewno jeszcze można obejrzeć, nagrał świadectwo. Świadectwo mówi o tym, jak go przygotowywano do tego, żeby być kaznodzieją, złodziejem. Ale on się nawrócił. I opowiedział o tym, jak jego wujek, czyli znany Benny Hinn, okradał ludzi po prostu. Okradał ich kazaniami. Ja nie musiałem tego słyszeć, bo ja to wiedziałem dawno. Nie znam Benny Hinna. Raz go obejrzałem. Po prostu nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. A już najmniej mogłem uwierzyć w to, co się działo na końcu. Czyli, że ludzie biegali tam do przodu i całe portfele mu tam rzucali. To jakiś obłęd kompletny. Rzućcie paroma portfelami, bo mamy w tej chwili trochę samochodu do naprawy. To zrobimy to. Ja przynajmniej nie kłamię, no, prawda, że mamy. Nie, a ja nie mówię o moim samochodzie, żeby było jasne. Dla siebie nic nie chcę. Bytną, tak? Dobrze. Dziewiąty werset powiada, nie będziemy całości czytać, bo nie mamy czasu na to. Wyrwać pobożnych z pokuszenia. Czyli jeżeli dzieją się takie rzeczy, to Bóg ma możliwości i potrafi tych, którzy są Jego, wyrwać z matni, z łap tych oszustów. Bez problemu. I dlatego widzimy ludzi, którzy dzisiaj nie mają kościołów, którzy musieli wyjść z takiego, a nie innego kościoła, bo nie mogli tam po prostu dłużej być. Nie chcieli być zwyczajnie przehandlowywani. Widzimy też ludzi, którzy czasami trafiają do innych zborów, nie tylko do naszych, i mówią o tym. I naprawdę czasami trudno uwierzyć w temu, co ci ludzie opowiadają. A przecież nie możemy powiedzieć, że ci wszyscy ludzie kłamią. Bo musieliby się umówić, nawet nie znając siebie nawzajem. A to jest niemożliwe. Ale dalej jest powiedziane, że bezbożnych Bóg jest w stanie zachować na dzień sądu w celu ukarania. Więc ja, być może ci ludzie się tym nie przejmują, ale chcę wam powiedzieć, ludziska, że Bóg was, tych oszukańczych kaznodziejów, zachowa na sąd i wyleje sprawiedliwy wyrok na was. Dlatego my z wami fizycznie walczyć nie będziemy. Będziemy zawsze walczyli Słowem Bożym, ale nigdy fizycznie, bo to nie jest nasza wojna. Natomiast fizycznie Bóg was potraktuje w taki sposób, jak na to zasługujecie. 13 werset powiada: i poniosą karę za nieprawość, oddawanie się w dzień rozpuście, uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach. Nie wiem, czy ktoś w ogóle zwraca uwagę na to, jaka jest treść tego listu. Przecież to jest do kościoła napisane. I tu jest mowa o tym, że w kościołach są ludzie, którzy są zakałą. Że kiedy siadają z wami do jednego stołu, to jest hańba dla wszystkich, że do tego w ogóle dopuszczają. Nie możemy udawać, że tego nie ma w Biblii. Tym bardziej, że czytamy o tym w kontekście fałszywych nauk, które ci ludzie wprowadzili. Ludzie tak pogłupieli w kościołach dzisiaj, że grzesznikom podają ręce, a świętych wyganiają poza zbór. Naprawdę tak jest. W kościołach ludzie hołubią grzeszników, kłamców, a ludzi świętych, którzy mówią tak, jak mówi Biblia,
nienawidzą. I co to jest w ogóle za dziwny czas? To nie jest normalne, bo świat jest nienormalny. Rozumiecie to? Świat jest nienormalny. A ponieważ większość ludzi w kościołach to jest świat, no to nie dziwcie się, że właśnie ludzie, którzy są wierni Jezusowi Chrystusowi, są traktowani jak najgorzej. Dalej czytamy 15 werset. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. Opuścili drogę prostą. To jest ważne stwierdzenie, ponieważ to oznacza, że człowiek, który idzie według Ewangelii, idzie prostą drogą. Prostą drogą. Czasami ta droga jest nazywana wąską drogą. Ale to jest prosta droga. Nie w tym sensie, że nie brakuje tam miejsca, gdzie jest zakręt, ale w tym sensie, że my doskonale wiemy, czego Bóg od nas oczekuje. Ale ludzie, którzy okazali się być kłamliwymi nauczycielami, zeszli z tej drogi. I teraz mamy wyjaśnienie bardzo ciekawe, na czym polega to zejście z prostej drogi. Pamiętamy proroka Bileama czy Balaama, to są ludzie, to jest człowiek, który namawiał lud Izraela do kompromisu. To jest człowiek, który chciał doprowadzić do tego, żeby poganie i Izraelici stworzyli jakąś wspólną społeczność. Dokładnie to dzisiaj dzieje się w kościołach. Przeklęty ekumenizm. Nie mogę być wspólnie przed Bożym obliczem z człowiekiem, czy z ludźmi, którzy chociażby nie wierzą, że Jezus Chrystus raz tylko cierpiał za moje grzechy. Jeżeli ktoś twierdzi, że on cierpi nieustannie, a tak dzieje się w czasie mszy, tak twierdzą katolicy, to jaką ja mam z nimi społeczność? To jaki mam interes w tym, żeby jechać do guru w postaci papieża Franciszka, żeby co? Co mam z tego mieć? Jaką mam jedność z tym człowiekiem? W czym? Ale to przecież nie wszystko. Ci ludzie twierdzą również, że przecież tak, zabijanie dzieci narodzonych jest złe. Ale nie można nikogo przekonywać, żeby tego nie robił. Tak, homoseksualizm, Biblia mówi, że jest zły, ale musimy wziąć pod uwagę dzisiejsze czasy. I tak z każdą sprawą, z każdą sprawą. Jaką mamy społeczność z tymi ludźmi? Żadnej nie mamy społeczności. Nie mam i nie chcę mieć społeczności z tymi, którzy zeszli z prostej drogi i poszli drogą kłamstwa, poszli drogą oszustwa. Poszli drogą śmierci, bo to jest droga śmierci. Nie wolno taką drogą chodzić, dlatego że kiedy przyjdzie na ten świat zniewolenie, to ja również będę zniewolony. Niektórzy mówią, jak przyjdzie, to ciebie też zniewolą. A ja wam coś powiem. Ja mam dowód, że to jest nieprawda. Bo kiedy przyszło na niewierzących zniewolenie, na niewierzących w kościołach, to się wszyscy zamknęli. A ja chodziłem wolny. Tu mieliśmy nieustanne nabożeństwa. Z tysiącami ludzi przez te 3 lata się wycałowałem, uściskałem, poklepałem, nawet unikałem żółwika, żeby była cała dłoń. Ja byłem wolny, zostałem wolny. To wy byliście zniewoleni i wy poddacie się niewoli, jak przyjdzie kolejny pomysł, jakby tutaj dopiec ludziom. Najlepsze jest to, że w tym czasie miałem kontakt z ludźmi niewierzącymi, i było ich sporo, którzy nie poddali się temu zniewoleniu. I co ciekawe, wszyscy przeżyli bez żadnego problemu. Ale najlepszy w tym wszystkim jest pewien pan. Ten pan się nazywa Bill Gates. 3 dni temu
umieścił taką wypowiedź swoją w internecie i napisał tak. No przecież nie mogliśmy wiedzieć, że ta choroba tak naprawdę nie była żadną chorobą. Przecież nie mogliśmy wiedzieć, że nikomu nic przecież, że nikomu ta choroba nie mogła zaszkodzić. Co najwyżej starszym ludziom. Ale zaraz potem mówi tak, ale wiemy, że musimy podjąć wiele wysiłku, żeby uratować naszą planetę i wyzbyć się tych wszystkich naszych dogodności w postaci samochodów, mięsa i tak dalej, i tak dalej. Chłop nakłamał, dalej kłamie, a ludzie mówią brawo. To jest obłęd. To się nazywa obłęd. Jak ktoś nie wie, a wierzy mu, to jest obłąkane. Obłąkanemu niczego nie wytłumaczysz, bo on jest obłąkany. Jeżeli nie idziesz prostą drogą Ewangelii, to jesteś obłąkany. Jesteś szalony. I nic ci nie pomoże. Jeżeli jesteś w kościele, który odrzuca Ewangelię, oczywiście tam nikt nie powie wprost, że odrzuca Ewangelii, ale z treści kazań, z rozmów duszpasterskich wynika wprost, że oni się nie posługują Ewangelią, ale psychologią, filozofią, wieloma innymi sposobami myślenia, które nic wspólnego z Biblią nie mają. No to sam sobie gotujesz los niewolnika i tym niewolnikiem zostaniesz. W najgorszym wypadku, przepraszam, w najlepszym wypadku dostaniesz szmatę na gębę i szczepionkę w tyłek. I będziesz szczęśliwy. A w ten sposób zostaniesz niewolnikiem. Ale już byłeś niewolnikiem, to ci to pewnie nie przeszkadza, nie? Tymczasem Boże Słowo powiada, że ludzie ci to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher. Czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok. Źródło bez wody dobrze nam się kojarzy. Suche, nie daje życia. O tym mówiliśmy. Obłoki pędzone przez wicher. Obłok jest lekki, delikatny i wszelki powiew wiatru przenosi go tam, gdzie wiatr chce, a nie tam, gdzie ten obłok by ewentualnie chciał. Jeżeli ktoś chce być takim człowiekiem, no to tak będzie traktowany przez ten świat. Będzie używany jako mebel, przesuwany z kąt w kąta w kąt, a ponieważ w nim nie będzie żadnego życia, to nikt się nim nie będzie przejmował. Ci ludzie, ci kłamliwi nauczyciele, 18 wers, przemawiając bowiem słowami nadętymi a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność. Jeżeli nie głosi się prawdziwej nauki Jezusa Chrystusa, jeżeli nie głosi się prawdziwej Ewangelii, to wmawia się ludziom, że są dobrzy. Człowiek na dzień dobry wchodzi do kościoła i słyszy: Pan Bóg cię kocha. A to dobrze, jak mnie kocha, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale jak może być ktoś dociekliwy, no i a czy Panu Bogu nie będzie się podobało, jak się czasami napije? W zależności od kościoła, niejaki pan Ceroński powiedział, że jak upijesz się teraz po nawróceniu, to jest tylko słabość twoja, więc Pan Bóg się tym nie przejmuje. W innym miejscu ci powiedzą, ale przecież to zostało ci przebaczone na krzyżu. A, no to w porządku, to ja mogę pić, mogę palić, mogę co założyć, wszystko jest załatwione. Albo to jest moja słabość, albo Jezus za to umarł. Kłamstwo, 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 kłamstwo. Prawda jest taka, że Jezus umarł za każdy grzech, to prawda. Ale w efekcie Jezus nie umarł za każdego grzesznika. Tylko za tego, który mu uwierzy. Nie za każdego. Bo gdyby umarł za grzesznika, który mu nie uwierzy, no to ten grzesznik też musiałby być zbawiony. Ale wiemy, że tak nie jest. Dlatego, że to Jezus powiedział, że tylko ci będą zbawieni, którzy mi uwierzą. Proste, jasne. Tym ludziom, którzy tak przychodzą,
za przeproszeniem, te osły do kościoła i słuchają tej Ewangelii w postaci takiego sianka, obiecuje się wolność. Będziecie teraz wolnymi ludźmi. Będziecie mogli wszystko. Niektórzy powiadają, będziecie jak Bóg. Niedawno niejaki Dorożała stwierdził, że Bóg na ziemi nie jest Bogiem wszechmocnym. Że na ziemi to on, Dorożała, jest wszechmocny, a Bóg jest wszechmocny w niebie. Fajne, nie? I ludzie mu za to też bili brawo. Przecież to jest chory człowiek. Jest człowiek zwiedziony. Jest człowiek, który roznosi śmierć. A ludzie biją brawo. A ludzie mówią amen. Na co? Na swoją śmierć, na swój pogrzeb? Proszę bardzo, i można i tak. Ci ludzie będą po prostu niewolnikami. Obiecano im wolność, ale zostaną niewolnikami. Nie wiem, czy ktoś zwróci na to uwagę, ale od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, Piotr o tym mówi, w waszym kościele ktoś przestał głosić prawdziwą Ewangelię. W waszym kościele ktoś zaczął głosić kłamstwo. I te wszystkie nieszczęścia, o których mówimy, stąd się wzięły. Bo kiedy ktoś to zaczął robić, to nie było nikogo odważnego, który by wziął takiego delikwenta za kołnierz i wywalił za drzwi. A ponieważ został za tą kazalnicą, to zaczął zatruwać wielu, wielu, wielu ludzi. I oczywiście zdołał ich zatruć. Bo taka jest niestety rola grzechu, żeby niszczyć, zabijać, zniewalać. Jeśli ktoś się go nie pozbędzie ze swojego życia, to on staje się panem tego człowieka. Tak uczy chociażby list do Rzymian w pierwszych 7 wersetach, rozdziałach tego listu. 20 werset. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Ja to jeszcze raz przeczytam i uważnie posłuchajcie, bo to jest przerażający tekst. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, wyzwolili się od brudów świata, czyli coś stało się. Wyzwolenie się od brudów świata oznacza, że człowiek upamiętał się, wyznał swoje grzechy. To jest dokładnie to. Lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. Jak to jest możliwe, że człowiek, który upamiętał się, wyznał swoje grzechy, znowu do nich wrócił? To jest naturalne wręcz, powiedzmy od razu, dlatego, że tylko człowiek, który jest narodzony na nowo, który ma zmienioną naturę, który jest siedzibą Ducha Świętego. Tylko taki człowiek jest pełen Ducha Świętego, jest zbawiony i, jak mówi Jan, pierwszy list Jana 3:9, nie popełnia grzechu. Czyli w jego życiu celem nie jest grzech. Grzech nie jest panem jego życia, mówiąc inaczej. Każdy, kto się dopiero opamiętał, wyznał swoje grzechy, nawet się ochrzcił, ale nie narodził się na nowo, to jest człowiek, o którym możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowo Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. To jest właśnie o tych ludziach, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. A tutaj czytamy, że dają im się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich
nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Nie mnie oceniać Słowo Boże, bo ono nie jest nam dane po to, żebyśmy je oceniali. My mamy Słowo Boże wykonywać, wykonywać. I jeśli Słowo Boże do mnie mówi, ja go słyszę, nawet wchodzę na tę drogę pańską, ale w jakimś momencie się z niej wycofuję, no to w tym przypadku mój stan jest gorszy niż był przed wejściem na tę drogę pańską. I Biblia mówi, że w zasadzie takiego człowieka uratować się już nie da. Nic z nim się już nie da zrobić, ponieważ on powtórnie krzyżuje Syna Bożego i wystawia go na pośmiewisko. Mało tego, apostoł Piotr używa dość obrazowego i powiedziałbym twardego języka i powiada tak. Sprawdza się na nich treść przysłowia. Było to widocznie w tamtych czasach znane przysłowie. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów się tarza w błocie. Nie wiem, czy ktoś wie, bo może jak nie ma ktoś psa, to nie wie, ale pies potrafi wyżygać to, co zjadł i spokojnie się do tego przestawić i zerzeć to z powrotem. Może nam się to nie podobać, ale pies tak funkcjonuje. Więc to zło, które ten grzesznik wyżygał z siebie, no poszedł później z powrotem to wszystko za przeproszeniem zażar. Możecie umyć świnie. Czasem są takie filmiki ze skochanymi świnkami, które gdzieś w domu żyją, ale puść tylko świnię na samopas, to pierwsza rzecz, jaką zrobi, wejdzie do błota. Bo taką ma naturę po prostu. Taką ma naturę. I teraz jest pytanie, moi drodzy, czy wy, słuchając tego, co zostało tu powiedziane, czy jesteście ludźmi, którzy zjedli to, co wyżegali? Czy wleźliście znowu do błota? Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, 47 do 48. 47 do 48. Choć popełni coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Słuchajcie, nie możemy lekceważyć tego, co Bóg nam dał. Nie możesz lekceważyć słowa, które do ciebie Bóg posyła. Nie możesz się z tego słowa naśpiewać. Nie możesz twierdzić, publicznie również, że tego słowa dzisiaj nigdy by apostoł Paweł nie wypowiedział. Nie możesz uważać, że Słowo Boże jest głupsze od ciebie. Ktoś, kto tak postępuje, to jest człowiek, który zna Słowo, ale go lekceważy, a więc odbierze mnóstwo razów. I słusznie. 49,50. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię. I jakżebym pragnął, i jakże jestem udręczony, aż się to dopełni. Coś wam powiem, kochani. Prawdziwie oddany Jezusowi Chrystusowi człowiek, widząc to wszystko tak, jak Piotr to widział, płacze w swoim sercu. Boli go to, jak Kościół dzisiaj lekceważy Chrystusa. Jak Kościół sobie, takie porównanie, teraz były Wielkanocne święta, można było kupić tego takiego pieczonego baranka. Kościół sobie zrobił z Chrystusa takiego pieczonego baranka. Takiego na kiju, żeby go pokazywać wszystkim. Ale to nie jest Chrystus Biblii.
Bo Chrystus w Biblii to jest Pan i Władca. I każdy, kto naprawdę, naprawdę został przez Chrystusa zapalony do nowego życia, kiedy widzi to, to cierpi wewnętrznie, bo to jest obrzydliwość, jakiej jeszcze ten świat nie widział. Świat tkwi w grzechu, pal go licho, ale Kościół zaczyna tkwić w grzechu, w przekleństwie, zabawkę. To pruszaczka, który każdego przytuli, każdemu szepnie do łóżka to, co ten akurat potrzebuje. Nie, to nie jest prawdziwy Chrystus i nikt nie powinien mieć wątpliwości, że jeżeli głosi coś takiego, jeszcze do tego nazywa to Ewangelią, to spotka się z taką odpłatą, że będzie długo, przez całą wieczność żałował, że przyszło mu to do głowy. A drodzy bracia i siostry, nie możemy godzić się na to, żeby była głoszona w naszym kraju taka wstrętna, fałszywa Ewangelia. Nie możemy godzić się na to, żeby Kościół żył byle jakim życiem. Nie możemy godzić się na to, żeby przy jednym stole zasiadali ci, którzy kochają Chrystusa i ci, którzy Go nienawidzą. Co ma wspólnego światłość z ciemnością? Nic. Zupełnie nic. Nie możemy się godzić na niemoralność w kościołach. Nie możemy się godzić na zachowania, żeby się utwierdzać, że nic się nie stało w Ewangelii. A do tego się dodaje jeszcze dziwne inne rzeczy. To wiej stamtąd i nie oglądaj się, bo idziesz na śmierć. Już uprzedzam tych, którzy mi tam napiszą, a jakie pastor ma prawo do oceniania. Takie, jakie mi daje Biblia. Bo Biblia mi każe oceniać ludzkie zachowania. Nakazuje mi badać wszystko, co do mnie przychodzi. Biblia i nie mam najmniejszego zamiaru się komukolwiek tłumaczyć z tego, czy mi wolno, czy nie wolno, bo to, co mi wolno, to mi Chrystus napisał w swoim słowie. Natomiast jeżeli zadajesz takie pytanie, to ja mam inne pytanie do ciebie. A czy Chrystus pozwolił ci żyć w kłamstwie? Czy Chrystus pozwolił ci zamykać oczy na grzech? Czy Chrystus nauczył cię gdziekolwiek, że to, co nie ma nic wspólnego z jego nauczaniem, powinno być tolerowane i nawet hołubione? Gdzie to Chrystus napisał? Gdzie to powiedział? Nigdzie. Dlatego bądźmy mądrymi ludźmi i nie pozwólmy, żeby fałszywa nauka zabiła w nas życie, bo wtedy zginiemy i to na wieczność. Amen. Amen. Czy to jakaś wojna była?